Panie ministrze, ale chodzi o to, że ludzie zastanawiają się, dlaczego podczas tej uroczystości nie było rodzin, ofiar, nie było na przykład... Tak szybko, w takiej dlaczego tajemnicy. Tak szybko? Czy to nie było w żadnej tajemnicy. Jak Państwo pamiętacie, pewnie trzeciego przed, w trakcie tej uroczystości, którą próbowaliśmy zorganizować, której się nie udało zorganizować, mówiłem o tym również, że oczywiście będzie tablica. Pan prezydent podjął taką decyzję i ją zrealizowali. No dobrze, to ja zapytam inaczej, panie pamiętacie, czy rodziny zostały zaproszone na tę uroczystość? No na tę uroczystość zrobiliśmy bardzo szybko. Chcemy zorganizować uroczystość z udziałem harcerzy i wszystkich tych, którzy by tym krzyżem się modlili w najbliższym czasie. Panie ministrze, dlaczego tak szybko? Dlaczego, że no jest tak, że ta sytuacja pod naszą kancelarią trwa już absolutnie za długo. Przygotowania, pamiętacie Państwo trzeciego, co się działo? Sytuacja była naprawdę nieprzyjemna, naprawdę niebezpieczna. Znaczy, mnie było szalenie przykro i byłem trochę momentami naprawdę zagubiony i przerażony. Przygotowywanie tej uroczystości, samego wmurowania i też po prostu chcieliśmy nie dopuścić do tego, żeby znowu były tu gorszące sceny. Koniec. Aha, panie ministrze, nie boją się Państwo, że podgrzaliście tylko atmosferę właśnie tą formą uroczystości? Myślę, że nie. No, a kto uzgadniał treść tej tablicy, formę, w jakiej to zostanie upamiętnione? Kto brał udział w tych ustaleniach? Współpracowaliśmy, konsultowaliśmy to z wieloma osobami, współpracowaliśmy z miastem. No to podstawowi dwaj partnerzy, miasto i my oraz inne osoby i instytucje, z którymi rozmawiamy. Rodziny miały wpływ na treść tej tablicy? Rodziny ofiar? Konsultowałem z niektórymi osobami. Z którymi, no, jeżeli można wiedzieć? Państwo wybaczą, nie będę z niektórymi osobami z rodzin. Nie będę mówił, z kim jeszcze konsultowałem, nie czuję się do tego upoważniony. A jest to większość rodzin czy mniejszość? 96 ofiar, połowa. Dobrze, panie ministrze, ta druga strona, która tutaj stoi za płotem, przed chwilą krzyczała hańba. Czy myśli pan, że ta sprawa w cudzysłowie rozbroi minę i zaraz rozejdą się ci ludzie? Co z krzyżem? To jest też ważne pytanie. Jestem przekonany, że to otwiera drogę do zrealizowania, tak jak powiedziałem, porozumienia z 21 lipca pomiędzy Kurią Metropolitalną, harcerzami i nami. Jestem przekonany, że jesteśmy na właściwej drodze w tej sprawie. Jestem przekonany, że to, co się działo do tej pory, powinno powoli dobiegać końca i wierzę w to głęboko, że tak. No, ale to była realizacja tego porozumienia. Co z krzyżem? Proszę Państwa, zostawmy to, odpowiedź na to pytanie najbliższym godzinom, najbliższym dniom. A kto decyzję podejmie? Na pewno nie ja. Kłaniam się Państwu, dziękuję bardzo. Dlaczego wczoraj nie było wiadomo, jeszcze dzisiaj rano nie było wiadomo, że ta tablica stanie? O godzinie 9 telefonowałem do Państwa biura prasowego. Dziś dopiero o godzinie 10.30 widzimy w telewizji gdzieś na żywo. Dlatego, że decyzje tego typu i ogłoszenie tych decyzji, tak jak poprzednio postępowaliśmy, doprowadzały do eskalacji napięcia. No to, że panie ministrze, nie chcemy eskalacji napięcia.